Kampus. Kampus. Jaja w kuchni. Dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Marcin Kurs, to są Jaja w kuchni, najbardziej tłusiutka audycja w polskim eterze. Audycja, do której zapraszamy ludzi z gastronomii. Niektórzy przychodzą po prostu pogadać, a inni przychodzą z krzanem. Panowie z restauracji Schabowy, Jakub Koźmiński, Bitos Hoang i Mateusz... zapomniałem twojego nazwiska, przepraszam. Suchecki. Suchecki, zapomniałem sobie zapisać. Zawsze zapominam nazwisk. Muszę prosić o wybaczenie. Mati z Gocławia. Panowie, chrzan, baleron, kiełbaska. Czy to są świąteczne dania? Czemu nie? No mów, Mateusz, no. Świąteczne. Znaczy, typowo może nie świąteczne, nie wigilijne, ale już jak na pierwszy dzień świąt jak najbardziej. Okej, bo restauracja Schabowy to jest taka interpretacja klasyków kuchni tradycyjnej, można powiedzieć kuchni polskiej, tylko z bardzo, bardzo dobrych składników i rozumiem, że takie dania można zamawiać u was w restauracji Schabowy na święta i nie tylko, przed świętami również. Dokładnie tak. Ja w zeszłym tygodniu byłem śnięty, wy dzisiaj tak. Nikt nic nie chce mówić. Nie, no jak najbardziej. Co roku wprowadzamy zawsze ofertę świąteczną. W tym roku również się przygotowaliśmy wyjątkowo solidnie. I nasze produkty już powiedzmy przez te 3 lata już tyle narobiliśmy sobie. Jakby nasza marka już na tyle jest znana, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Mogę powiedzieć. Tego chrzanu. No. Są takie dania, z których święta nie mogą się odbić, jak sałatki jarzynowe, czy ryba po grecku, czy kompot z suszu, i to jest co roku, ale robimy też w tym roku na przykład ćwikłę wędzoną, którą będzie można za tydzień spotkać na targu. Fort 8. Fort 8, chciałem się. Tak, słynny targ, który na południu Warszawy szaleje teraz w grudniu. Widziałem, że wczoraj Wilku wystawiał się tam ze swoimi rzeczami, czyli za tydzień jesteście do spotkania wy, tak? I połączyliśmy siły z Wilkiem. I Wilku też będzie. No bardzo dobrze. Czyli pełnolitrażowe chłopaki. Gramy z najlepszymi, więc tak. Dzisiaj się widzieliśmy z Wilkiem i to jest taka szybka akcja. Przemek już nas wcześniej zapraszał na ten targ, ale no wiadomo i czas, i takie czasy, jakie są. No. Jakby nie pozwalały nam tego przyspieszyć, ale już za tydzień będziemy i za 2 pewnie też. Najlepsze jest to, że wczoraj rozmawialiśmy o filmie z Mikołajem, którego jednego zagrałeś ty, drugiego zagrałeś ty. Troszkę jakiś mniejszy byłeś w tym stroju Mikołaja, taki wyszczuplający ten strój był. Nie, po prostu był nagrany 2 lata temu. Właśnie, to chciałem powiedzieć, że 2 lata temu nagraliśmy te filmy w restauracji Schabowej Wiedz Street Food i to były filmy troszeczkę antycypujące te sytuację, która jest, no bo przecież, kurczę, mówimy tam w nich o dostawach i wynosach, więc no, idealnie siadły. Tak, trochę wykrakaliśmy. Tak. Trochę. No dobrze, ale powiedzcie, czy... albo wiecie co, zagrajmy troszeczkę muzyki i troszeczkę sobie tutaj z panem Maćkiem Złochem, który realizuje tę audycję, posłuchamy, pobujamy się. W roku 98 był taki szkocki zespół Texas, jak sama nazwa wskazuje, i nagrali taką rzewną piosenkę, którą w jakiś dziwny sposób zremiksował zespół Wu-Tang Clan. I posłuchamy sobie tej piosenki teraz. Dajcie sobie głośniej. As I walk in the shadow of death, 16 men on a dead man's chest. Your host this Eve, Mr. H.O.T. And I get you get splashed with the tech. Nobody go till the guard say so. You got a second or more to run for the dough. Before I blow back off the map contact, you didn't know stack could get down like that. And when I get that feeling, I can no longer slide. I can no longer run, no. And when I get that feeling, yeah. I can no longer hide. Falls no longer fall, no. All day, every day. See my pinky, see my thumb. See that kid with the pump shotgun. Mr. Mac, hold the fort, most deaf.
cats is dead wrong. Song's too long. Mr. Big Mouth, could that be trap? You need to dish out your style, no doubt. Shaolin strut through the Shaolin slum. Rum pum pum on my Shaolin drum. And when yeah. I get that feeling, I yeah. can go yeah. on the slide. Every day. Yeah, you can say what you want, but it won't change. I'm gonna feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. Yeah. I feel the same about you. All day, every day. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. One time for your crooked ass. One, two time for your crooked ass. Oh, I just dream of thee. Go close your eyes, cause I've closed mine. Three time for your crooked ass. What? Four time for your crooked ass. Oh, you dream of me, yeah. You can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me you. Well, you can say what you want, but I yeah, won't yeah. change my smile. I feel the same way about you. Mama, you say be your ladies, and man. And you can tell me your reasons, but yeah, I won't change yeah. my feelings. Yeah. I feel the same about you. All day, every day. Yeah, you can if you say flip up, now get up, get hit up, wet up. When you step up to challenge. Staten Island, bring the balance. No soft and smiling, you better check your calendar. For the method cap flood. Huh. Yeah, yeah. Jaja w kuchni. Za nami Texas i Wu-Tang Clan, przed nami panowie z restauracji Schabowy, którzy nalewają już barszczyk, uska skaczą jak szalone. Panowie, spotkaliśmy się, żeby w zasadzie porozmawiać o waszej ofercie świątecznej, bo powołaliście do życia jakiś czas temu coś takiego jak spiżarnia Schabowy. Powiedzcie mi proszę, co to jest i co ciekawego można w spiżarni Schabowy znaleźć. Oczywiście zrobiliście tutaj piękną wystawkę, jak no, prawdziwi królowie merchandisingu. My przyjechaliśmy, żeby nie z pustymi rękami. Mamy grzybki, mamy też coś do grzybków. Co do grzybków? To są wszystkie takie tradycyjne wyroby, które dawniej robiono w naszych domach, a teraz już się niekoniecznie je robi, bo są czasochłonne. Pracochłonne, a te również kosztowne, no bo sami marynujemy grzyby, sami trzemy chrzan, sami szykujemy musztardy, no robimy po prostu wszystko to, co można zrobić od podstaw. No tak, jest taka fajna, taki fajny ruch teraz w tym roku, żeby raczej nie kupować, nie zamawiać na AliExpress, nie wiem, masażera turystycznego z wypustkami w kształcie twarzy ministra Czemu? Sprawiedliwości. Ja zamówiłem. Więc zamiast takiego masażera, masażer typu zero, żeby kupować coś, co jest zrobione lokalnie, tak jak na przykład te pięknie zapakowane grzybki czy krzan. Krzan 90%. Normalnie chrzanu w takim słoiku kupionym w sklepie jest około 40%, prawda? No i teraz... Jadłeś, jest krzanowy? No właśnie spróbuję tego tak, żeby nałożyć tego krzanu tak odpowiednio dużo. Żegnajcie. Nie, no ten chrzan wychodzi nosem. To jest taki chrzan, którego naprawdę w sklepie się nie kupi. No można i on się odwdzięcza. Można go jeść sushi normalnie. What? Jak mnie przeczyściło zatoki teraz. Mówcie, bo ja nie mogę. Wszystko, co chcielibyście powiedzieć, jest nieemisyjne, no rozumiem. Tak, no ta spiżarnia trochę tam na początku kulała, bo mimo wszystko zajmowanie się restauracją jedną czy dwoma, to mimo wszystko jest dosyć czasochłonne przedsięwzięcie. I trzeba powiedzieć, że ten lockdown trochę nawet nam pomógł.
jeżeli chodzi o ten kierunek, bo teraz mamy więcej czasu na jakieś poboczne ruchy i dlatego też mogę powiedzieć, że w tym roku ta oferta świąteczna też będzie dużo bogatsza i lepiej się tym na pewno zajmiemy i dlatego mamy taki większy asortyment też. Okej, czyli tak naprawdę można u was sobie zamówić typowo wigilijne rzeczy, ale można też właśnie całą tę ofertę, która jest taka typowo pierwszo i drugo i drugodzienna, jeśli chodzi o święta. Tak, nie zamykamy się tylko na produkty wegetariańskie, które są powiedzmy jedzone w trakcie Wigilii, czyli tego pierwszego postne, dokładnie, tylko szykujemy również wyroby mięsne, które się jada chętnie na pierwszy dzień świąt bądź drugi dzień świąt. Takie jak nóżki w galarecie, bądź pieczona noga gęsi, czy to konfitowana dokładnie noga gęsi. No, wyszliśmy z założenia, że ta oferta musi być wszechstronna i tak dopasowana, żeby każdy znalazł coś do siebie. No tak, to są ludzie, którzy tej tradycji nie jakoś nie hołdują za mocno. Jak na przykład ja w zeszłym roku smażyłem na Wigilię śledzie na smalcu z mangalicy. No, cóż, różnie bywa. Zależało nam na tym, żeby nie trzeba było iść do sklepu i stać, tak? Mhm. Więc możemy tutaj kupić od pieczywa przez masło, sałatkę jarzynową, rybę po grecku i na pierwszy dzień świąt i wędzonki, i pieczyste, i nóżki z mangalicy. Tak naprawdę możemy się wyposażyć na dwa dni, tak jak trzeba. I gdzie to można zamawiać? Można zamawiać u nas na Facebooku, na stronie, można zamawiać u nas osobiście w schabowym, można do nas zadzwonić, można do nas napisać, można do nas przysłać maila, można przysłać telefon, my zadzwonimy, jakby jesteśmy elastyczni. Wizytówkę można wysłać wam wsadzoną do koperty. Ze zdjęciem. Ale tylko ze zdjęciem. Tak, pracowałem kiedyś w takiej korporacji, gdzie dyrektor zatrudniał dziewczyny tylko jak dały zdjęcie. Wracamy do sytuacji muzycznej. Ponownie zespół Texas po 22 latach znów połączyli siły z zespołem Wu-Tang Clan i nagrali ponownie kolaboracyjny utwór, czyli Nowy Jork i Szkocja w pięknym połączeniu, w cudownej, radosnej piosence pod tytułem Hi. I was so happy that Wu-Tang represented, you know what I mean? You know what, that blew so many people away. Maybe we need to make another record together. Yes, we should do. That's what we need to do. That's the one. I'd love to make a record with you again. Let's do it. Let's do it. Yo, the vision that I can reveal is so real. Sail through Europe, the boat is for a meal. Still real by Enzo Ferrari. On a wrist, 200 band Bulgari. Pool party, spinach, calamari, sipping Cardi B backwards. That's Bacardi, spinning through Spanish oceans. Pussy soaking, slid through Greece, even met the Pope in hoping. No commotion, no provoking. Both of our hearts get left unbroken. True love embrace with a new hug. Ghost face, baby face lace with a new dove. We stick together like new cubs. Look fly together like blue doves. We stay bugging out like a few bugs. Where my shit at? I'm gonna take my time on this road. I've gotta find a place that we call home. I've gotta change your mind, yeah, before we get old. Yo, listen, yo, look. Yesterday I sent you an emoji, but you hearts a kiss in the roadie. How could I resist the bliss of your lips or miss the chance to bless your hands and your wrists with black and blue diamonds? We was climbing to the top of the world, girl. We was finding out about each other. The street lovers sometimes lose their way when they lay in deep cover. Cuddle in the huddle, we were snuggle in a bubble with a double bag of cast worries and no struggles. Ruffled up my feathers till my guards got shoveled, then my heart got befuddled, and the only rebuttal was, can we try again? You and I again, Cayman Islands under the sky again. You in the white dress looking the very best. I'm gonna take my escape the cascade of water force. Wait, me and you, we got high.
We got high. We got high. Up in the sky. We got high. We got high. Jaja w kuchni. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy kolęd zacząć śpiewać, bo ja mam tak koszulę w gwiazdkę, choinkę. No, zabrałeś cały show. Zabrałeś cały show. Mateusz zaczął smażyć pierogi. Co to za pierogi? Pierogi wigilijne z kapustą. Grzybami. Z grzybami. Kapusta jest doprawiona olejem lnianym. Z olejem lnianym, tak jak robi się na Wigilię. I to są takie nasze pierożki schabowego, które robimy od lat. Wsuwam sobie barszyk z uszkami. Jestem fanem. Uszka też są... Co w tych uszkach jest? Uszka są 100% z grzybów, z podgrzybków, z borowików, które zbieramy na Mazurach. Suszymy i mamy swoje i co roku jest zawsze wyprawa na grzybobranie i później to przetwarzamy te rzeczy. Czyli do tych wigilijnych historii przygotowujecie się już... Praktycznie cały rok to jest. To jest praktycznie tak, że trzeba się przygotować wcześniej, no bo zbieranie grzybów, marynowanie i suszenie to jest po prostu praca, którą się robi głównie latem, prawda? No tak. I oprócz tego, no ja jestem mega fanem takiego barszczu, który nie jest jakiś super ukwaszony, który jest smaczny i... Na słodko. Dzisiaj widziałem... Ale jest na zakwasie. Dzisiaj widziałem ofertę świąteczną restauracji w Łodzi, kierowanej przez jednego stand-upera, gdzie nie ma w ogóle nic wege. Nawet barszcz jest nawędzący. Czyli pytanie jest takie, czy wy, będąc typowo mięsnym miejscem, macie dużo zapytań o takie wegetariańskie rzeczy? Często się o to kłócimy. Ale tradycyjnym. Tak? Mocno tradycyjnym. Mamy sałatkę jarzynową. Nie, no mamy wegetariańskie pozycje, no bo tacy goście też są, prawda? Trzeba dotrzeć do każdego gościa. A nawet wegańskie. A nawet mamy pozycje wegańskie, tak? Też wymaga od tego sytuacja i rynek, więc... I mamy kurczaka, którego wprowadziliśmy chyba po roku. Jako wege. Jako wege, ale dobrze się trzyma. Najstarszy żart, który ponad 4 lata trwa ta audycja i ten żart się nigdy nie zestarzeje. Kurczak to nie mięso. Trochę tak. Ten chrzan to jest coś, co będzie hitem, wiem już na te święta u mnie w domu. Pytanie, co jeszcze jest w tych słoiczkach, bo ja widzę tylko ich wieczka tak ładnie zapakowane. Grzyby widzę. Różnego rodzaju grzyby, czyli od rydzy marynowanych, podgrzybków, maślaki, kurki, borowiki oczywiście. Naszym głównym atutem są rydze, bo w tym się specjalizujemy i rydzy sprzedajemy również najwięcej, ponieważ jest taki grzyb nietypowy, premium, który ma fajną konsystencję, fajną strukturę, pasuje do tatara, a i jako przekąska do wódeczki, więc staramy się go promować najbardziej. Jak zakręszacie, to odpowiedzialnie musicie to robić. Rydzem. Najlepiej. Tutaj wszyscy umiemy tak odpowiedzialnie, a pan Maciek to już w ogóle najlepszy jest. Ale o co chodzi? Proszę mówić. Do tego posiadamy również w ofercie żurawinę i borówkę, które są takimi typowymi, powiedzmy, konfiturami lekko kwaskowymi, lekko słodkimi, pasującymi zarówno i do mięs, ale i też do przetworów i równie dobrze można z tego zrobić i ciasto i dodać odrobinę nawet do herbaty, więc wszechstronność zastosowania jest naprawdę, naprawdę szeroka. Okej, czyli do herbaty polecacie dodawać żurawinę odpowiedzialnie. Hitem bez wątpienia naszych słoiczków, których sprzedajemy najwięcej, jest dżem ze świni. Dżem ze świni, właśnie o to chciałem zapytać i chciałem zapytać, co to jest taki nasz flagowy słoiczek. Nie zabraliśmy. Widziałem, bo się sprzedał cały. Widziałem go na Instagramie człowieka, który nie zajmuje się kulinariami. Zazwyczaj pokazuje w takiej pozie butelki whisky i pierwszy raz od 5 lat, jak się znamy, pokazał coś innego niż whisky i to jest właśnie wasz dżem ze świni. Co było tak? Co tam jest? Ja tego nie widziałem, ale chętnie zobaczę. No jest to smalec z mangalicy i przez to, że wykorzystujemy do tego mangalicę, tą nietypową, charakterystyczną rasę, to jest on wyjątkowy i bardzo smaczny. Dodajemy tam grzyby, dodajemy tam cebulę, dużo czosnku, cebuli, majeranek, jabłko. To jest taki uczciwy smalec, jak robiła babcia, tak? Czyli dżem ze świni to smalec. To rarytas. Jest tak, nasza interpretacja smalcu. Pamiętam, jak w zeszłym roku, jak rozmawialiśmy tutaj z chłopakami ze Śledzi z Bornholmu o mangalicy, to pojawił się komentarz jakiejś pani, która zapytała, co to ta mangalica, jakaś ryba? Muzyka, panie Maćku. Ryba, włochata. O tym też.
przez 7 rok polski język, teraz mam głos. Stop, dokąd będziesz, ej ty, stój, stój. Żywot znów ryzykujesz, ty swój, swój. Twój styl zły, lecz przyszłości nie ma w nim. Twój krok pokazujesz, ty tym czy Polska zalewana, to dla cię daleko. To Waszyngton, to mu czuje słon w o, amerykańskie gówno to, to co masz, a nie masz, twarz ma znak. Język polski, demonstracja twa uważa. Głowa ma jak błyskawica na mózg twój. Rusz, hip-hop, grusz, cóż, fala zadowala i irytuje znów. Na mózgu, jak dłoń polski, o czym walczyć mają jak polski hip-hop, taki to czad każdy z nas. Rymem rani wciąż, stąd język, styl ty nas znasz. Uderzyć już im nadszedł czas na coś. Ha, ha, wnioskuj, Radoskul mówi po polsku. Wnioskuj, Radoskul mówi po polsku. Wnioskuj, Radoskul mówi po polsku. Wnioskuj, Wojtas mówi po polsku. Jeden to kłopoty, dwa rodzi się rany. Trzy to język polski, bo mówię teraz nie. Cztery, jestem szczery, mówię prawdę. Pięć nie zabija, ma sześć, nie kradnę. Kradnę, mówię zawsze tylko to co chcę. To jest mój styl, WZGURZ E8. No i proszę, proszę. Hip-hop ustrena, powiększa się i zmienia. Pozdrowienia dla wszystkich szanujących. Język polski 97 kończę. Wnioskuj, Wojtas mówi po polsku. Wnioskuj, Wojtas mówi po polsku. Wnioskuj, Wojtas mówi po polsku. Wnioskuj, Rekin mówi po polsku. No i co tam? Mocno pozdrawiam i ja go zapowiadam tobie. Tobie polski język w mojej głowie. Zaraz mój brat ci odpowie, to nie spowiedź. Spowiedź, musi hardkorowa, a nie powie. Będę krzyczał, krzyczał, nie znacie, a Radoskul to przyjaciel. Wzgórze czeka już na starcie. Uderzenie, które mocnie, który lepiej. Rekin, moja mowa to do ciebie. Reprezentuj, wzgórze 1995. Rok po skoku, ja przybijam z nimi pieczęć. Jestem, stoję broni agro razem z nimi. Wzgórze ja patrzę, już należę do rodziny. Wnioskuj, Rekin mówi po polsku. Wnioskuj, Rekin mówi po polsku. Wnioskuj, Rekin mówi po polsku. Wnioskuj, Zajka mówi po polsku. W roku 1991 usłyszałem hip-hop wewnątrz biznesu. Od 9-3 wciągnięty płat siłą czarnego magnesu. Od wtedy działam w rodzinnym języku. MCs jest teraz kilku, za rok będzie bez liku. Zgórze i puzzle, trzęsienie ziemi. W labiryncie słów pomiędzy sylaby odnalazłem swój styl. Ja produkuję rymy, agro jest po to by konkurować. Daję dumę i ból zbudowane z naszych słów. Nasze rymy pięć brzyd przedną twój słów. Jeśli myślisz, że bierzesz za pieniądze błąd, nasze noże dopadną cię nie wiadomo skąd. Wnioskuj, Zajka mówi po polsku. Wnioskuj, Zajka mówi po polsku. Wnioskuj, Zajka mówi po polsku. Wnioskuj, Hans mówi po polsku. Na dzień dzisiejszy widzę to tak, brat tak witam, atak atakuje brat. Swój styl intensywny prezentuję ci. Agro ogrodem owoce skosztuje żaden grzech. Witam cię, zasady bez obawy znamie. Śmiać mi się wtedy widzę marne twe kopie. Cofnij swój krok w rok 9-7, mój klan na to. Nie wiesz, udowodnię ci to. Blok chwyt, chęć na cięcie, kratka stop. Cóż za nóż, może manifestuję już. Takie mam młodzieńcze podejście do sprawy. Rym wyrywa z buta, a stary. Wnioskuj, Has mówi po polsku. Wnioskuj, Has mówi po polsku. Wnioskuj, wnioskuj, Has mówi po polsku. Wnioskuj, Joka mówi po polsku. Proszę lody, bambino i dwa razy cappuccino, margaritę na ratę. Ja trenuję tu karate i w leasing puszczam słowa. Hardkorowa moja głowa, polska mowa jest bardzo dziś niezdrowa. Nowa moda, wujem samym zarażona ona. W języku Michaela Jacksona i Antygona. W Nowym Jorku niedługo dubbing na Wolku i Lorku. Wnioskuj, Joka rymuje po polsku. W języku Michaela Jacksona, Antygona. W Nowym Jorku niedługo od Stoku dubbing na Wolku i Lorku. Więc wnioskuj, Joka rymuje po polsku. Wnioskuj, Joka, Joka rymuje po polsku. Wnioskuj, Joka rymuje po polsku. Wnioskuj, ja rymuję po polsku. Czyżby rymy są jak grzyby? Na polanie rosną same, coś do dupy to zbieranie, bo schylanie trudne jest. Wybieranie tych jadalnych bardzo żmudne jest. Sturbowany jestem w srodze, bo po drodze zaliczyłeś do koszyka przepięknego sromotnika, który znika właśnie teraz w paszczy twojej jamy mika twa. Niewzruszona do litry fan. Ja to świadectwo, że umysł masz jak dziecko uchodzić. Za mistrza chcesz, a rozumy wszystkie zjesz. Pewnie wiesz, jesteś najlepszym grzybiarzem w okolicy. Tamten się nie liczy, sami przeciwnicy. I nawet jeśli nie wiesz, który z grzybów jest trujący, nie szkodzi, niechcący dajesz etykietę koleżkom z tej łoski. Da prymuje po polsku, więc wnioskuj. Da prymuje po polsku, więc wnioskuj. Da prymuje po polsku,
i wnioskuj, mami, rymuję po polsku. Przebrzeszy nie chrząszcz, brzmi czci mi ogrym, nie zginiesz, leszcząc na wieczy. Jak liść niesiony przez powietrze, do celu płynie. Język odciąciem czas, na głowinie on nie trafia. Nie wstydź się, ja nie strzępię języka. Rzucając słowa do śmietnika, przenika tajemnicze księgi czytelnika. Polski mieści treści, nasuwa wnioski, magika wniosku. Ja rymuję po polsku, wniosku. Ja rymuję po polsku, wniosku. Ja rymuję po polsku, wniosku. Ja Jonasz rymuję po polsku. Zaraz, skąd ten nambaras? Chyba stąd. Wszyscy naraz sądzą, że są z USA. Nie, błąd. Ojej, ej, ej, że a w mojej grze as. Natomiast swoje raz po raz pas. Więc wśród nas znajdź swoją twarz. Pokaż polskie oblicze jej stare. Nie mniej, nie więcej, ja mam zasady. Do staropolskiej rady, produkcji wyje grej. Bez żenady, się stosuje tak co dzień, bo z niej redukcji drogo bliskuje, by hip-hopową mową odpowiednie polskiej rzeczy nadać polskie słowo. Rzeczy samej otóż to i sprawdź to i wnioskuj. W Polsce ja Jonasz rymuję po polsku, no więc wnioskuj. Ja Jonasz rymuję po polsku, wnioskuj. Ja Jonasz rymuję po polsku. Jaja w kuchni w Radiu Campus. Jem pierogi z restauracji schabowy, pierogi z kapustą i grzybami. Nie jest tak, że podjadacie je, kiedy na kuchni one powstają, że przychodzicie i a, daj jeszcze jednego. Zdarza się. Podjadamy i nigdy nie można, bo zawsze są zamówione, albo zawsze są dla kogoś, albo zawsze jest za mało. Ale nie, dziewczyny nas karmią dobrze. Pozdrawiamy dziewczyny nasze z kuchni. No bo to jest złoto. To jest złoto i cudo. No pierogi to jest... Dziewczyny ogóle... nasze. Tak, a to też. Też. To złote też. Dziewczyny. To też. No byłem u was na kuchni jakiś miesiąc temu, jak robiliśmy schabowego po hawajsku. Widziałem, jak tam działają, jak tłuką te kotlety. No to jest poezja, samo patrzenie. Czasem to strach. Mamy naprawdę najlepszy zespół na świecie, więc z tego jesteśmy dumni. Co oprócz pierogów i barszczu i tych tutaj cudownych słoiczków będzie można zamówić sobie na święta u was w spiżarni schabowy? Rybę po grecku będzie można u nas zamówić na pewno, to jest a takie tradycyjne. A jaka to jest, bo mamy młodych słuchaczy, bardzo. Którzy może nie rozumieją, myślą sobie, cacyki? Nie, to po prostu jest to ryba usmażona najczęściej w samej mące. Najczęściej jest to po prostu filet. Moją żoną, no. Dokładnie. Do tego są warzywa starte na tace, doprawione często troszeczkę na słodko. O, po grecku. Szczyptą cynamonu. No. I przekłada się tym po prostu rybę i następnie musi trochę odczekać i się je. Bardzo dużo śledzia. Mamy bardzo dobrego Matiasa. Mhm. Dziewiczego, takiego tłustego. O. I bardzo dużo śledzika, bo to jednak są takie święta. I jedne, i drugie bardzo rybne. Które drugie, przepraszam? Wielkanoce trochę bardziej mięsne, ale bo też... Ty już tak myślisz, że Wielkanoce. Nie, tak teraz łączą się trochę te święta, bo jedno organizowaliśmy w pandemii i drugie organizujemy w pandemii. I tak. Sporo jakby zachowań i ruchów i z jednej strony gości i naszych bardzo jest podobnych. Tak myślicie, się złożyło. Ale macie doświadczenie z zamówieniami takimi, które wskakują na ostatnią chwilę? No bo tak, tego jest najwięcej. Głównie jest najwięcej. No bo mamy początek grudnia, pierwsza grudniowa audycja, czyli wyciągam taką specjalną garderobę świąteczną, ale za chwilę będziecie na targu w Forcie 8. Fort 8, dwa weekendy. A święta są w zasadzie ile? Za 2-3 tygodnie. Za 3 tygodnie. Do 20 grudnia przyjmujemy zamówienia świąteczne i z reguły już wiemy, że tego ostatniego dnia jest tych zamówień najwięcej. Okay. I po też są. I po też są. Po świętach też. Panie, okazało się, że ryby po grecku nie zjadłem. Mam straszną ochotę. Śmiechy, śmiechami, ale 23 i 24 telefon jakby cały czas. Uh-huh. Tak? Czy jeszcze coś by zostało, czy jeszcze coś można namówić. Oczywiście mamy swoje rezerwy, ale nie możemy zrobić więcej wędzonek, które już tydzień wcześniej idą do peklowania, czy nie może na ich później dorobić w jeden dzień, prawda? Okej. Okay. I to jest skomplikowane. Opowiedzcie proszę o tym, co będzie się robili teraz w Forcie 8 na tym targu. Będzie to wszystko, o czym tutaj mówimy.
będzie można kupić bigos, będzie można bigosu zjeść na miejscu, będzie barszcz czerwony, będzie można kupić w słoiczku barszcz czerwony, będzie dżem ze świni, tak, będzie degustacja naszych wędlin, kiełbas, wędzonek, które też będzie można na miejscu sobie kupić, czy schab złotnicki, czy boczek z mangalicy. O, jeszcze miody. Miody będą, może uda się załatwić kawałek, zrobić z naszym masażem kawałek salcesonu, to jakby mamy takiego człowieka, który 35 lat i wprowadza nas w te tajniki takie, no i ciężko dzisiaj o dobry salceson, taki w żołądku prawdziwy, ale bywa. Okej, okay, i to wszystko będzie można kupić w Forcie 8 w niedzielę? I sobotę. I sobotę. Od 10 do 18. Ale nie znaczy to, że nie można zamawiać też u was bezpośrednio przez wasze kanały, czy to social mediowe, czy przez telefon, czy przez stronę schabowego. Dokładnie tak. Można też przy okazji lunchu czy coś po prostu do nas spaść, obejrzeć naszą witrynę. No. I sobie coś wybrać. W weekend w ramach sobotniego spaceru. Powiedział specjalnie, żeby zagadnąć o tej witrynie, bo takie delikatesy teraz zrobiliśmy, jak wiele restauracji robi i po prostu naprawdę się to sprawdza. Ludzie przychodzą odbierać jedzenie na wynos i tu stoi musztarda, tutaj można kupić kawałek kiełbasy czy dżemik ze świni. I naprawdę to się sprawdza. I to jest najlepsze, że to pokazało nam coś takiego, co powinno być w zasadzie cały czas dostępne, prawda? To jest dostępne, ale jak, no wiesz, jak popularny jest schabowy, szczególnie w weekendy, i my nie mamy czasu, żeby po prostu ani miejsca, żeby robić produkcję dodatkową. Trzeba by było zorganizować jakieś osobne miejsce, osobną kuchnię i tam to trzaskać. Dlatego i pierwsza pandemia, i druga pandemia trochę nam pomogła. Nikogo nie zwolniliśmy i nie zamierzamy zwalniać, więc wymyślamy takie różne rzeczy, żeby coś robić, coś się działo, tak? Teraz święta są, więc też jest fajnie, bo będziemy mieli sporo pracy. Nikt nie lubi siedzieć z założonymi rękami, prawda? A słodkości jakieś? Nasz klasyczny sernik schabowego. Serniczek schabowy, kremowy. Z rodzynkami czy bez? Bez. Bez. Nie lubicie rodzynek? Nie dodajemy do naszego sernika. To jest sekretny sernik. Muszę też zapytać o drugą restaurację, którą prowadzicie. Oczywiście nie wszyscy trzej, bo jest tam jakiś miks. Owiec Street Food na Saskiej Kępie. Ostatnio jadłem tam na wynos oczywiście. Pyszne rzeczy. Bardzo mi smakowało. Czy tam też jest jakaś oferta świąteczna? Tam zazwyczaj nie ma, ponieważ jesteśmy zamknięci tylko dwa dni. Tak, tam zazwyczaj nastawiamy się na tak zwane zmęczenie świętami, czyli otwieramy już nawet drugiego dnia świąt dla tych, co już mają dosyć. I to jest dobry dzień. I to są dla nas dobre dni, kiedy po świętach nikt już nie chce tradycyjnego jedzenia. No i sałatki jarzynowej i ryby, tak? W przeciwieństwie do schabowego, gdzie do Sylwestra to taki jest przesyt duży i tak ludzie zaglądają, bo muszą i później dopiero w Sylwestra się leczą pierwszego żurkiem schabowymi pustymi. Zawsze jesteśmy otwarci pierwszego od 4 lat i schabowy i wiec Street Food i w tym roku będzie pewnie tak samo. Okay, czyli po lekarze, i żurek na zmęczonej głowie. Fantastycznie to wszystko brzmi, ale też musimy troszeczkę muzyki zagrać, więc panie Maćku, tam kolegów z Jetlags by pan wyłączył, co tak śpiewają ładnie. Ja tego nie wiem, tylko parę piosenek.
koniec świata przyszedł z drugiej strony. Na aparatach będzie uwieczniony. Już nie latasz, jesteś uziemiony. Skurczyły się wszystkie duże domy. Na życie masz swój duży pomysł, ale zjazd zmęczony przejeżdżasz. Napisali o tym grube tomy, ale żaden pisarz cię nie znam. Świat bez nas też jest światem i po nas będzie też czyimś domem. Nie martwisz się, gdzie potem trafisz, bo twoim światem jest twój potomek. Ty idziesz z nim w swoją stronę i swoją dolę masz w swoich rękach. To płyną ci łzy, zostawiasz tą koment i o tym jest ta piosenka. Kochałeś ten blask, kochałeś ten blask, nawet bardziej niż siebie, bardziej niż siebie. I zostałeś z nim sam, sam, jak księżyc na niebie, jak księżyc na niebie. Ubrałeś się w zło i wjechałeś na scenę. Lecz czy udźwignie ten lot? Ty udźwignie ten lot? Tych parę piosenek, ja tego nie. Parę piosenek, ja tego nie. Tych parę piosenek, ja tego nie. Parę piosenek, ja tego nie. Tylko parę piosenek. Zostałeś znów sam, choć mogłeś mieć wszystko i miałeś to wszystko na zawsze. Myślałeś tak zawsze i tak będzie zawsze i nagle ten moment tu nadszedł. Nic nie jest łatwe, miasto jest martwe, światło jest jakieś wyblakłe. Wiosna dziś pachnie inaczej niż wczoraj, lato nie będzie jak dawniej. Prawda zaboli najbardziej, kłamstwo jest mało zabawne naprawdę. To co ma wartość jest nadnie, to co nieważne działa jak magnes. Ten świat jest brudny jak agres, jakby to miało dziś jakieś znaczenie. A to co po sobie zostawię, to tylko tych parę piosenek. Kochałeś ten blask, nawet bardziej niż siebie, bardziej niż siebie. I zostałeś z nim sam, tam, jak księżyc na niebie, jak księżyc na niebie. Ubrałeś się w zło i wjechałeś na scenę. Lecz czy udźwignie ten lot? Ty udźwignie ten lot? Tych parę piosenek, ja tego nie wiem. Parę piosenek, ja tego nie wiem. Tych parę piosenek, ja tego nie wiem. Parę piosenek, ja tego nie wiem. Tylko parę piosenek. W Radio Campus. Mamy ostatni miesiąc tego najgłupszego roku, przez ostatnie 30 lat w tym kraju się wydarzał. Jak w ogóle sobie radzicie? Widzę, że Kuba od razu założył maseczkę. Od razu trauma wraca. 2020. Nie siedzimy z założonymi rękami, cały czas kombinujemy, cały czas pracujemy na najwyższych obrotach, cały czas wymyślamy coś nowego. No i póki co to zdaje egzamin. Wiadomo, nie są to takie czasy, jak było wcześniej przed lockdownem. Ale dajemy sobie radę. Okej, czyli jest tak, że bo ja bardzo często odnoszę się do takiego tworu, który nazywa się Gastronomia Warszawska na Facebooku, takiej grupie, która zrzesza... Kabaretowej. Już w tym momencie kabaretowej. W tym momencie okazało się, że mnóstwo kucharzy liniowych to są wyznawcy jedynie słusznej partii. Mówią, no wcale tak nie jest, że oni nas zamknęli, nam nie pomagają. Inni mówią, powinieneś spróbować Konfederację, to jest super, super program. Jacy faszyści? No jest po prostu grupa kabaretowa, ale bardzo często są tam podnoszone historie takie, że powinniśmy wszyscy iść na Sejm, wyciągnąć gilotyny, ściąć łby im i tak dalej, i tak dalej. A wy mówicie, że zamiast tego trzeba po prostu pracować. Ciężko. Albo nawet dwa razy ciężej. To nic nie zmieni, że pójdziemy i wysadzimy coś w powietrze. Co to zmieni? Dalej będzie zamknięte. Więc... Nie namawiam mnie do złego. Nie wysadzaj w powietrze, bo restauracja się i tak nie otworzy. Więc trzeba robić, działać, wymyślać rzeczy. Panie takie... w masce, pan mówi do mikrofonu, bo przez tę maskę w ogóle cię nie słyszę. Fajnie, że są takie targi, fajnie, że są święta.
zawsze ten okres świąteczny grudnia, stycznia, lutego dla gastronomii to nie są wakacje i nie jest ciepło i zawsze to był taki cięższy okres, słabszy na pewno jeżeli chodzi o obroty, a teraz jest dodatkowo cięższy. No tak, no i nie można robić eventów i na tym bardzo dużo miejsc cierpi, no bo kurczę. No. Czasami mamy zapytanie o imprezę firmowe. I też dochodzą do nas wycieki, że ktoś robi. Nie można iść się posiedzieć na piwku, tak? No tak. No, nie można pójść na śledzika. To jest najgorsze. Gdzie wigilie firmowe, gdzie spotkania, gdzie to, gdzie tamto, to jest, wiesz, to jest... Trzeba orgi organizować w domu. Podziemie klubowe w Warszawie istnieje. Ale słyszałem, że istnieje, tak. Tak, tak. Ale solidne rynny muszą być. Solidne rynny, żeby wchodzić pod górę, to słyszałem, że tam taki... Jakieś podziemie gastronomiczne pewnie też istnieje. Pewnie tak. No pewnie tak, tylko że to już nie wpuszczają tych ludzi w dziwnych garniturach z Opola. A, się zapędziłem. Jaki błąd. Panowie, jak jeszcze sobie radzicie? Bo tak wyciągam od was wszystkie rzeczy, ale wy macie ściągi. Dajcie mi jedną ściągę, bo ja to coś zobaczę, co tu jest i zaraz was zacznę rozpytywać. Wagę sobie ostatnio pomalowaliśmy, no właśnie. Starą sobie zrobiliśmy wagę. Zrobiliśmy sobie piękne choinki z drabin. No, cały czas coś robimy. No, robimy słoiczki, to też nas pochłania sporo czasu, bo to jest, wiesz, wycinanie, wiązanie, naklejanie naklejek. Dobra, kompot wigilijny. Litr. Zamówienie składam. Słuchajcie, tradycyjny pasztet z mangalicy i złotnickiej. Pieczony. Fantastyczne rzeczy, ale czy ja tutaj nie widzę wege pasztetu? Dlaczego? No, nie mamy wege pasztetu i nie wsadziliśmy też do oferty kurczaka. Znajomi z nich tajemnicy. A to muszę zapytać, schab złotnicki z kija. Schab złotnicki z kija. Polędwica schabowa, czyli schabowy, wędzony. Ten akurat jest wędzony drzewem czereśniowym. No, jest to taka premium polędwica sopocka. Okej. Baleron dymiony ze złotnickiej. To wszystko jest, widzę. Wy to robicie, czy robi to ktoś dla was już w tym My momencie? To robimy, mamy takiego człowieka, tak jak wcześniej już wspominaliśmy, który jest masażem i jakby to dłubiemy, mamy wędzarnię i... Właśnie zobaczyłem sernik schabowy kremowy. Słuchajcie, robiłem ostatnio z takiego starego przepisu szarlotkę i patrzę w tej szarlotce. Jest tak, kruszonka, masło albo smalec i tak... Lodówka. No po prostu najlepsza kruszonka na świecie. Macie takie zapędy, że przemycacie trochę świni w miejscach, w których ona się nie... Które My się przemycamy nie... najwięcej świni. Najwięcej świni chyba w Warszawie i smalcu. Nie wiem, czy ktoś używa więcej smalcu, Mati, od nas, co? Kiedyś liczyłem, że w sezonie letnim zużywamy tonę smalcu. I dlatego... Chciałbym coś lekkiego. Dlatego ostatnio też mieliśmy małą awarię wentylacji. Bo tam tyle się osadziło tego smaku. Ale mieliśmy taki przypadek, gdzie dziewczyna jadła ser smażony i była wegetarianką i ten ser smażony jadła wszędzie, w Londynie, i ona jak przylatywała, to zawsze jadła ser smażony, ale nigdy i męczyła, jaka jest sekret, że on jest taki chrupiący, taki dobry i ten, no i się dowiedziała, że jest smażony na smalcu. Tak, no, mina jej zrzedła, tak? To ja uwielbiam. Ale był! Sytuacja gdzieś sprzed 5 lat, najpopularniejsza wegańska blogerka kulinarna w Polsce, zachwycająca się wegańskim burrito zrobionym specjalnie na jej zamówienie w jakimś lokalu. Ja to jest pyszne, to jest pyszne! Ja się odzywam do właściciela tego lokalu. Ty! Ona nie wie, że smalec jest w placku? Cicho! Tak jest, no. Także tak, żywieniowej rewolucji przyklaskujemy zawsze bardzo często. Wracamy do jedzenia pierogów z restauracji schabowy i jako, że to jest audycja ta, która jest, to leci ten zespół, który ma lecieć. Wegetariański pierog. Takie już mnie kochały i szalały tu za mną fanny. Szampany i na jak ty mnie porywały. O!
Backstage, ona poprawia make-up, ziomek doprawia stejka. Jak to jest wejść tam na tą scenę? Ja bym nie mogła. Hejka, ja na dwóch miejscach, z nogami na kejsach. Trochę skręta, trochę lejsa, ze zdrętwiałą jaźwą od trzymania poker face'a. O, fotograf od Dave, wydala stand-up, pękam. Wyjmuję coś z zęba, bramkarz w Ray-Ban denkach. Menedżer stęka, że mu klękła BM-ka. Wybał pięćka i zderzak mu zdjęła studzienka. Ty przestań, dźwięk obaj mamy, więc gramy kawiru, bo minimum baterii szurma, ty smiesz turcha. Ty czekaj, jeszcze chcę coś tam modelka, stary. Kochanienka, nie takie mnie kochały. Wracam na backstage, spocony jak po sex tapes. Życie jak ja cię pragnę, chciałbym wymyślić ją, lecz to nie dżamble. Pakuję pod kran łeb i czując się jak Astref, znów sprawdzę plan B. Pokój mam zawsze one bed, one lufy pod fantę. My po pół butli w szklankę, oczy błyszczą im jak mina fant, co był lewym brylantem. Typ świruje fankę, drugi kastet, chce lub majker, bo pod klubem czeka fajty w disie Manchester United. Właściciel polać chce coś nam na bis, ale mamy w zwyczaju ukręcać się, gdy zaczynają puszczać Black Eyed Peas. One krzyczą: jedziemy z wami, please. Co tam mówił pan Andrzej? Weź intro, impuść z this. Jaja w kuchni w Radio Campus. To co dobre, wszystko co dobre dobrze się kończy. I skończyły mi się pierogi, znaczy został mi jeden i teraz muszę go jeść na 7 razy, bo są takie dobre. Słuchajcie, patrzę na to wasze pan Maciek jeszcze ma. Patrzę na to, na te świąteczne zamówienia 2020. No jest to w ogóle tak profesjonalnie zrobiony taki, taki formularz, który można wypełnić. To nasz Kamil, Social Media Ninja. Social Media Ninja. Taki jest zdolny. No w ogóle wy pracujecie tylko ze zdolnymi ludźmi. I tak zrobił, to nie było zamysłem, że zrobił taką wagę i pomyśleliśmy, że stworzymy taką samą. Można tak, taką wagę spotkać u nas na barze. Widziałem, że widziałem kiedy szukaliście takiej wagi, znaleźliście i zrobiliście naprawdę kawał świetnej roboty. No oprócz tego, że na wszystkich kanałach social mediowych schabowego możecie składać te zamówienia i obejrzeć sobie ofertę, to teraz jeszcze raz na koniec powiemy, że w Forcie 8 w sobotę i niedzielę od 10 do 18 będzie specjalny targ świąteczny. Mówcie, mówcie, a ja zjem tego ostatniego pieroga i będę mruczał. No? Tak, zapraszamy do Fortu, tam się spotkamy, będziemy przygotowani, już się szykujemy do tego Fortu tydzień wcześniej. Z naszej strony obiecujemy, że ugotujemy bardzo dużo dobrego bigosu i dobrego baszu czerwonego. Więc będzie coś jeść, będzie czym się posilić, czym się pokrzepić, coś będzie też z procentami. Na pewno... Wszyscy będą zadowoleni. Masło 83%. Masło ekstra 83%, to o tym oni mówią. Czy oprócz tego tam będzie można się już zaopatrzyć na święta? To będą tak przygotowane wszystkie wyroby, że będą mogły sobie do tych świąt postać? Na będzie przykład. Jeszcze jeden weekend z targiem na Fort 8, bliżej świąt. Uh-huh. To jest 19 i 20 bodajże. Tak, 19 i 20. I myślę, że wtedy będzie ta oferta jeszcze bardziej skierowana ku Wigilii i będzie można pewnie kupić pierogi, na pewno będzie bigos, będzie kapusta wigilijna, zrobimy fajne rzeczy. Teraz bardziej stawiamy na wędzonki, mięso, słoiczki, można na pewno kupić grzybki, chrzany, to wszystko do świąt spokojnie dotrwa. Przebieracie się za Mikołajów, bo te filmy, które wrzucaliśmy, co robiliśmy... No strój jest za mały dla mnie. A co się stało? Bitos może się zmieści. Nie wiem, żona prała i chyba się skurczył. Dała na 80. Mówiłem, na 40 pierwszy. Na pewno tak było. Na pewno tak. Słuchaj, no każdy... A nie, nie mogę tego w radiu powiedzieć. Co musi mieć Daszek. Każdy ja.
Słuchajcie, no ja dostaję, jak zjem dobre rzeczy, to dostaję, też nie mogę tego powiedzieć, czego dostaję, ale dostaję takiej, powiedzmy, euforii. I teraz na koniec jeszcze raz próbuję tego waszego legendarnego chrzanu, który polecam wam, tak samo jak całą resztę tych cudownych produktów. Od tych cudownych ludzi. Mateusz, Jakub, Bitos ze Schabowego. Bardzo wam dziękuję. Zapraszamy do Schaba i zapraszamy na targ. I do zobaczenia jeszcze w tym roku. To była audycja Jaja w Kuchni, pełna chrzanu i pysznego jedzenia. Realizował Maciek Złoch. Ja się nazywam Marcin Kuc. Bardzo dobry realizator. Najlepszy realizator. Pełnolitrażowy. Najpiękniejszy z najpiękniejszą brodą. Jest wege. I nie jest wege, a to jest bardzo ważne. A zresztą ostatnio odwiedził mnie... Kurczak to nie mięso. Ostatnio odwiedził mnie Marcin Duda ze Śledzi z Bornholmu i powiedział, że jest klawiszowcem, Maciek jest gitarzystą i tak właśnie założymy zespół Efekty wkrótce. Żegnajcie. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.